Wystawa Ziemia Biecka na kartach pocztowych. Autor Bogusław Kuciakowski. Czy trzeba więcej wyjaśniać? Bogusława Kuciakowskiego, niestrudzonego dokumentalistę życia kulturalnego powiatu, znają niemal wszyscy. Jest zawsze tam, gdzie dzieje się coś istotnego, interesującego. Z nieodłącznym aparatem fotograficznym dokumentuje i archiwizuje wszystko to, co warto upamiętnić. Fotografie robię tematycznie. Znane osobistości, które tutaj goszczą na ziemi golickiej, staram się być na spotkaniach z takimi osobami. Wydarzenia artystyczne, które tu mają miejsce, a jest tych wydarzeń bardzo dużo. Ja tego nie opisuję, ale jeśli mam wersję fotograficzną, to do takiego tematu można zawsze wrócić i można opisem uzupełnić i powstanie historia, no i życia kulturalnego w tym mieście i historii tego miasta, no i ludzi, którzy to tworzą wszystko. Mogę powiedzieć, że jest tego ponad 200 tysięcy. Sprzyja też temu fotografia cyfrowa. Kiedyś, gdy analogowo się robiło, nie było takiej możliwości, bo fotografia była droga. Trzeba było kupić film, 36 klatek i temat był zakończony. A dziś można sobie na więcej pozwalać, stąd powstają takie obszerne fotoreportaże, ale przez to jest więcej na tych zdjęciach. Kolekcjonuje prace gorlickich artystów. To zapalony filatelista posiadający znaczące i unikatowe zbiory. Żeby doszło do takiej wystawy, to trzeba tym filatelistą było być te kilkadziesiąt lat. Przez wiele lat gromadzi się te zbiory, gromadzi i w pewnym momencie dojrzewa się do tego, żeby je uporządkować. Jeśli mówimy o porządkowaniu zbiorów, no to wtedy trzeba to zrobić tematycznie. I ja całe swoje zbiory, które przez wiele lat zbierałem, ukierunkowałem w trzech tematach. Pierwszy temat to jest Jan Paweł II na kartach pocztowych. I to jest mój najcenniejszy zbiór, bo on nie dotyczy tylko Polski, ale co mogłem tylko w tych latach zdobywać, to zdobywałem i opracowywałem na kartach. No i to jest ten wielki, duży walor filatelistyczny, bo to tak można ten cały zbiór określić. Drugim tematem to jest nafta. I ten temat już jest bardzo gorlicki, ponieważ Ignacy Łukasiewicz kiedyś w Gorlicach zaistniał. No i można było tych i znaczków, i kart pocztowych, i różnych wydawnictw dużo zdobyć i po uporządkowaniu powstał piękny zbiór. No i wpadłem na ten pomysł, żeby pokazywać tylko gorlickie tematy, jak zacząłem sam wydawać karty. No i wydałem już ich pewno około 300. W styczniu tego roku była bardzo ładna wystawa w Dworze Karwacjanów, gdzie przedstawiłem cały powiat gorlicki na kartach pocztowych. Wystawa w bieckiej Kromerówce odsłoniła jego kolejną pasję. Tym razem zaprezentował kolekcję kart pocztowych własnego autorstwa, dokumentujących najważniejsze wydarzenia ziemi bieckiej. Poszczególne miejscowości, które pokazywałem, jak Binarową, Sitnice, Rożnowice, Libusze, spowodowały, że po pokazaniu tego razem z miastem Biecz i wszystkimi uroczystościami, które tu w ostatnich latach miały miejsce i te, które ostatnio tu zaistniały, czyli Festiwal Kromer, dały taką bardzo ładną wystawę, która może cieszyć. No jest to wielka promocja ziemi bieckiej, bo te karty są nabywane przez wielu filatelistów, gromadzone w różnych tematach. No i one pozostają na wieki, jak to się mówi, bo spotyka to później wydawanie katalogów tematycznych i znów tam jest mowa o Bieczu, o ziemi bieckiej, o ziemi gorlickiej. No i tak stają się te zbiory przez to wartościowsze, że są poszukiwane. Za swoją wszechstronną działalność Bogusław Kuciakowski został uhonorowany licznymi nagrodami i odznaczeniami resortowymi i państwowymi. W bieżącym roku został odznaczony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową zasłużony dla kultury polskiej. Wystawa będzie czynna do 24 października. Thank you.